W Watykanie gościli prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos Calderón oraz jego poprzednik i polityczny rywal Álvaro Uribe Vélez. Franciszek spotkał się najpierw z urzędującym prezydentem, który otrzymał w tym roku pokojową Nagrodę Nobla za porozumienie z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii FARC. Uribe Vélez jako prezydent zwalczał militarnie FARC i jest przeciwnikiem zawartych porozumień. Franciszek spotkał się z nim w południe na osobnej audiencji, a następnie przyjął obu polityków razem. Rozmawiając z nimi, papież mówił o kulturze spotkania i znaczeniu szczerego dialogu między wszystkimi elementami kolumbijskiego społeczeństwa. Ich wspólna wizyta w Watykanie jest odbierana jako kolejny przejaw czynnego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w proces pokojowy w Kolumbii.